Wypowiedź Donalda Tuska, że wyborcy wybaczą nam wszystko poza oddaniem władzy Prawu i Sprawiedliwości, jest niczym innym jak powtórzeniem tego, co powiedział kiedyś inny polityk, Władysław Gomułka. Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. To jest twierdzenie całkowicie sprzeczne z zasadami demokracji. To jest twierdzenie, które w gruncie rzeczy sprowadza się do tego. Władze mogą sprawować ci, których akceptuje establishment. Co więcej, wolności obywatelskie, prawo do swobody wypowiedzi też są w ramach zgody establishmentu i polityków oraz mediów reprezentujących ten establishment. Jeżeli ktoś wychodzi poza tą zgodę, to może być przedmiotem każdej kampanii, także takiej, która w końcu prowadzi do zbrodni.